Jedynka, czyli być. Jak ten mag transcendentny, który podąża tą złotą ścieżką mądrości wyższej pomiędzy Królestwem Białego i Królestwem Czarnego Maga, który z pełną świadomością wykorzystuje narzędzia, które stają do jego dyspozycji, aby zmieniać swoje własne życie, ten świat i wszechświat. I tutaj szczególny nacisk na świat i wszechświat jest również związany z tą energią cesarza. Czyli to jest takie działanie, nazwijmy to globalne, mimo tego, że to słowo może źle się kojarzy, bo jest wykorzystywane często negatywnie przez właśnie takich różnych fałszywych proroków czy fałszywych cesarzy, ale chodzi tutaj o takie działanie na całej przestrzeni świata, ziemi i wszechświata. Ten mak jest w całości w złotym kolorze, czyli podstawą jest mądrość wyższa, podejmowanie mądrych decyzji i mądre wykorzystanie wszystkich myśli, słów i działań. Dużo koloru niebieskiego, koloru, który kojarzy się z ochroną, sprawiedliwością, również jak na tej karcie, tutaj ósemka, balans, równowaga. Dla mnie również karta sprawiedliwości, która pokazuje, jak gdyby, również tą boginię sprawiedliwości. I ten kolor niebieski to jest przede wszystkim również kolor kreowania, tworzenia. Mamy również kolor fioletowy, który mówi nam o przemianie, ponieważ Takim magiem transcendentnym, no mało kto się rodzi, takim magiem transcendentnym, jak i dobrym cesarzem. Nie rodzimy się, ale to jest taki długotrwały proces, i tym magiem transcendentnym, jak i tym dobrym cesarzem stajemy się. Czyli w każdym z nas są zawarte te talenty, zarówno tego maga transcendentnego, jak i dobrego cesarza, ale trzeba je najpierw odkryć, później je aktywować, a później na zasadzie praktyka czy nie mistrza cały czas z nich korzystać i być w tym wszystkim coraz lepszym i lepszym. Tak jak magiem jesteśmy coraz lepszym i lepszym i to mogę Ci powiedzieć z mojego własnego doświadczenia, tak i cesarzem jesteśmy coraz lepszym i lepszym. No, ale ta energia maga w naszym dzisiejszym znaczeniu to będzie oczywiście ta świadomość, jakie masz narzędzia, które stają do Twojej dyspozycji, aby zmieniać ten świat i wszechświat z tą energią cesarza, który jest otwarty na to nowe, który jest otwarty na postęp, na różne innowacje i różne nowe możliwości, które mają przynieść coś dobrego. Do jego cesarstwa, mają przynieść polepszenie dla jego poddanych. Ten dobry cesarz zawsze ma oczy szeroko otwarte, zawsze, tutaj wrócimy do tej karty może, zawsze jego twierdza ma otwarte okna i otwarte drzwi na te nowe pomysły, nowe możliwości, na utalentowanych ludzi, na rozwój, który ma przynieść to, co dobre i piękne. Do jego cesarstwa dla dobra ogólnego. Czyli dzisiaj, niech będzie to dla ciebie takim, taką inspiracją, taką motywacją na zasadzie, co możesz wykorzystać z narzędzi i talentów, które już w tym momencie masz do twojej dyspozycji, aby stać się dobrym cesarzem, aby już teraz. Twojej dziedzinie, w której działasz, było to działanie oparte na sercu, na energii tego, co wyższe, wyższych celów, celów powołania i co może ci pomóc z tych narzędzi, aby również podbić nowe obszary albo rozszerzyć Twoje cesarstwo, czyli dziedzinę Twojego działania? Bardzo piękne przesłanie, bo jeżeli coś od dłuższego czasu yy, odsuwałaś, odsuwałeś na później, no, jeszcze teraz nie czuję się w pełni siły, aby zacząć nowy biznes, nazwijmy to tak brzydko, yy, jeszcze nie czuję się na siłach, aby. Aby wprowadzić tą czy tą zmianę w moim życiu, to w tym momencie jest do tego najlepszy czas. Nie będzie lepszego czasu niż tutaj i teraz, dlatego już teraz działaj tym, co masz do Twojej dyspozycji, a później będziesz to ulepszać. Często powiem, może być tak, że masz tysiące takich delikatnych wymówek na zasadzie takiej: no muszę najpierw skończyć ten kurs, muszę najpierw zdobyć jeszcze ten zawód, muszę zdobyć jeszcze to doświadczenie i wtedy dopiero mogę zacząć działać. Takie wymówki były dobre w przeszłości, natomiast dzisiaj siły wyższe mówią, jeżeli nie wystartujesz teraz, to już nie wystartujesz. Dlatego jest to najwyższy czas. Aby dokładnie w tym momencie zastanowić się, co już umiesz, nie musisz czegoś umieć perfekcyjnie, ponieważ, tak jak mówiłam na początku, ta energia maga, praktyka czyni mistrza. Ćwicząc coś, wykorzystując coś, cały czas będziesz się rozwijać i doprowadzać to do mistrzostwa. Dlatego, jeżeli do tej pory coś hamowało cię w tym podboju nowego terytorium, hamowało cię, z tym, by wystartować z czymś nowym, z czymś innowacyjnym, co zmieni Twoje życie, ten świat i wszechświat, to w tym momencie jest to bardzo dokładna wskazówka od siły wyższej. Zaczynaj teraz z tym, co masz do dyspozycji i będziesz to rozwijać po drodze. Ja wiem, że wielu ludzi ma takie predyspozycje do perfekcjonizmu. Sama również mam takie predyspozycje, więc wiem, o czym mówię. I tutaj, jeżeli ktoś jest takim perfekcjonistą, to może tak cały czas coś odkładać na później i nigdy nie wystartuje. Wszyscy inni wystartują, a taka osoba. Zawsze będzie miała jakieś ale, że coś jeszcze nie jest dość dobre. Ale z takim podejściem, że jeszcze nie jestem dość dobra, jeszcze nie jestem dość dobry, narzędzia, którym się posługuję, jeszcze nie są dość dobre, jeszcze nie mam dość dużo doświadczenia, dość dużo wykształcenia, dość dużo kwalifikacji, to można tak przespać całe życie jak ten leniwiec, który cały czas myśli: no dobrze, no nie, jeszcze dzisiaj nie Startuje, ponieważ no, no jeszcze muszę tego się nauczyć, jeszcze muszę się tego nauczyć, jeszcze muszę się tego nauczyć. Tylko pamiętaj, że ten świat idzie teraz błyskawicznie do przodu. Czyli ci, którzy startują w tym momencie z byle jakimi narzędziami, w trakcie tego swojego działania będą te narzędzia udoskonalać i będą coraz lepsi, będą szli coraz dalej. A ci, którzy cały czas będą coś odkładać na później, że jeszcze nie są dość dobrzy, jeszcze nie mają wystarczająco dużo narzędzi, to prześpią całe życie. I gdy będziesz w tym momencie, no dobrze, teraz już mam zgromadzoną wiedzę, to okaże się, że cały świat poszedł tak szybko do przodu, że ta Twoja wiedza z dzisiaj to jest znowu niewystarczająca do tego aktualnego momentu. Wyobraź sobie tak: ktoś ma stary telefon komórkowy, który jeszcze nie ma tam jakiejś super aplikacji, jeszcze nie ma jakiegoś super wyświetlacza i tak dalej i cały czas sobie mówi tak no jeszcze nie mogę wystartować z tym telefonem komórkowym, no bo jeszcze nie poznałem czy nie poznałem całej instrukcji i tak sobie to odkłada na później, odkłada na później no i za rok wreszcie przestudiuję tę instrukcję i wie jak tego telefonu używać, tylko okazuje się, że za ten rok weszły już zupełnie nowe modele, zupełnie Zupełnie nowymi funkcjami, i ta jego wiedza jest do niczego nieprzydatna. Dlatego moje dzisiaj przesłanie dla Ciebie i przesłanie od Siły Wyższej: popatrz, jakie tutaj promień światła się pojawia, promień słoneczny się pojawia u podstawy, czyli niech to będzie taki fundament, taki słoneczny fundament dla Twojej przyszłości, że. Wystartuj już dzisiaj i będziesz Twoje narzędzia udoskonalać. Bo to jest tak jak ze wszystkim, że gdy dzisiaj zaczniesz wiercić jakimś wiertłem, okazuje się, no, że przez ten materiał to wiertło nie za bardzo przechodzi. Ale gdy nie spróbujesz, to tego nie będziesz wiedzieć. I dopiero gdy spróbujesz, to dojdziesz do wniosku, no dobrze, byłoby lepiej, gdyby to wiertło było dłuższe, krótsze, z innego materiału. I wtedy, tak jak ten Mak, bo jak raz się stajesz magiem, to zostajesz magiem na całe życie i mak to jest tak, jak ten dobry cesarz. Cały czas jest otwarty na to, co nowe, cały czas się rozwija, cały czas się udoskonala. Dlatego ja to stale powtarzam, że moje książki, które napisałam ileś tam lat temu, są super, są wspaniałe, ale dzisiaj, gdy to czytam, to myślę oh my god czyli to jest dokładnie tak samo jak w moim życiu, tak i w życiu każdego z nas. Praktyka czyni mistrza jesteś coraz lepsza, coraz lepszy i coraz lepiej korzystasz z tych narzędzi, które masz i je cały czas udoskonalasz. I to jest bardzo ważne. Czyli bądź tym mądrym cesarzem, który cały czas jest otwarty na postęp, który cały czas szuka jak coś. Polepszyć, ulepszyć, jak zdobyć nowe dziedziny, nowe terytorium i jak dobrze nimi władać. A ten zły cesarz to tak, raz coś zdobył, trzyma się tego kurczowo, nie dopuszcza żadnych e, możliwości, żadnych nowości, żadnego postępu i bardzo szybko jego władza się skończy. Drugie przesłanie, ósemka. Harmonia i równowaga. Sprawiedliwość, boska sprawiedliwość. Jeżeli w Twoim życiu wydarzyło się coś takiego, że ktoś Ci zabrał jakieś terytorium, jakiekolwiek, czy fizyczne, czy energetyczne, poprzez bycie fałszywym, złym cesarzem, czyli takim, który oszukiwał innych, stworzył iluzję udawał taką gwiazdę, a w rzeczywistości nic sobą nie reprezentował i był tylko kierowany poprzez energię ego, żeby jemu było dobrze. To pamiętaj, nadchodzi czas tej boskiej sprawiedliwości. Możesz tutaj korzystać ze świec sprawiedliwości, które są na mojej stronie, aby tą sprawiedliwość przyspieszyć i żeby odzyskać to, co zostało ci bezprawnie zabrane. Ale możesz również czekać na tą boską sprawiedliwość. Oczywiście wiesz, jak to jest, że proś, a będzie ci dane. Czyli czym więcej prosisz, czym więcej działasz, to szybciej ta boska sprawiedliwość zostanie wymierzona. I ta sprawiedliwość to jest również taka, taka energia, która bardzo. Pomoże ci zupełnie inaczej popatrzeć na ten świat. Gdy zobaczysz nagle, że te gwiazdki spadają, gdy zobaczysz nagle, że ci uzurpatorzy tracą, tracą te terytoria, gdy zobaczysz to wszystko, to nagle zdasz sobie sprawę z tego, że tam gdzieś, wysoko, wysoko jest energia źródła, energia wyższa, energia światła i ona widzi wszystko. I nawet jak ktoś nie wie, jak się kamuflował, nie wiem, jak udawał, że o wszystkim chce pomóc, że on tylko ma na myśli dobro innych, a w rzeczywistości, tam, gdzieś głęboko myślał tylko o sobie, to nagle dokładnie teraz, to wyjdzie na światło dzienne. Jeżeli Ty masz jakiejś rzeczy, gdzie boisz się tej boskiej sprawiedliwości, żałujesz czegoś, co zrobiłaś, co zrobiłeś, a wiesz, że to jest taki czas, gdzie trzeba będzie wypić to piwo, którego żeśmy sobie naważyli, to również możesz korzystać z tych świet sprawiedliwości i prosić o łagodną karę, nazwijmy to tak. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, dobrze, względem tej osoby zachowałam się nie tak, względem tej osoby zrobiłem coś złego i proszę o łagodny wymiar kary, bo dzisiaj to już rozumiem, dzisiaj tego żałuję i nigdy więcej bym tego nie zrobiła, czy nigdy więcej bym tego nie zrobił. Czyli tak można sobie również pomóc w tej sprawie, ale pamiętaj, że siły wyższe cały czas widzą Twoje serce. Jeżeli ty dzisiaj czegoś żałujesz, co zrobiłaś, czy co zrobiłeś w przeszłości i dzisiaj byś już tego nie zrobiła, już dzisiaj byś tego nie zrobił, to pamiętaj, jest w tym starym piśmie, jest taka piękna opowieść o synu marnotrawnym. Pamiętasz, że. Ten ojciec, ta energia wyższa, ojciec tutaj w takim rozumieniu biblijnym, oczywiście ojciec, ale w rozumieniu energii boskiej nie można powiedzieć ojciec lub matka. To jest energia po prostu, której nie można nadać płci. Pamiętaj, że ta energia wyższa, ona dokładnie widzi. I jeżeli ty jesteś takim synem marnotrawnym, który wraca, który przeprasza, który zrozumiał coś, to zawsze ta energia przyjmie Cię z otwartymi rękoma. Dlatego czasami yy, nie trzeba bać się tej sprawiedliwości. Można prosić o, wy, yy, o jakiś taki łagodny wymiar kary, ale nie trzeba bać się tej sprawiedliwości, bo jeżeli masz teraz czyste serce i teraz rozumiesz swoje błędy, to ten wyrok, nazwijmy to tak, na pewno będzie łagodny. Nie będzie taki trudny i ciężki. No i oczywiście ta energia tego cesarza, energia cesarza, co pierwsze rzuca ci się w oczy. Ja Cię tutaj bardzo przepraszam za tą taką kartę uszkodzoną, ale to już zaraz na początku mojej historii kiedyś lampy solne przyjęły wilgotność powietrza i po prostu się rozlały na tych kartach. A że ja kupuję karty tylko raz w życiu, to nie wymieniłam ich, nie będę ich wymieniać, ponieważ one niosą ze sobą całą swoją energię i całą swoją historię. Tak, ja moje karty kupiłam. Nie dostałam ich w prezencie, tylko sama je kupiłam. Bo są różne takie wierzenia, że karty tarota czy jakieś karty trzeba dostać od kogoś, żeby miały swoją moc. Nie zgadzam się z tym, można je i kupić, a można je również od kogoś dostać, tylko zawsze muszą być to karty nowe, nie mogą być to karty używane, czyli karty używane zawsze niosą ze sobą energię osoby, która wcześniej z nimi pracowała, i to nie musi być dobra energia. Cesarz. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy na tej karcie, jak i również na tej karcie, czyli czwórce monet, czyli tej twierdzy. Wybrałam tą kartę, ponieważ symbolizuje najlepiej twierdzę. To jest kolory, naturalnie. Kolory, popatrz: aktywność, wewnętrzny ogień. O tym wewnętrznym ogniu już mówiliśmy, pamiętasz, na jednej ceremonii. Złoty kolor, mądrość wyższa, to jest energia Marsa, to jest energia działania, to jest energia podboju, to jest energia krwi, czyli energia życiowa, to jest energia. Również archanioła Uriela. A co, mówi, o czym mówiliśmy tutaj, o tej Boskiej Sprawiedliwości? A Archanioł Uriel pokazuje ci Twoje błędy. Archanioł Uriel pokazuje ci Twoje słabości, Twoje cienie, ale cię nie ocenia, tylko pomaga ci wyciągnąć wnioski i te cienie przemienić w światło. Tutaj mamy symbolikę korona na głowie. Symbolikę korony już znasz, prawda? Symbolika korony, czyli połączenie z energią wyższą, ta czakra, która łączy cię z wszechświatem. Energia, ta złota korona, złoto-czerwona korona w tym przypadku, to jest również ta energia działania, aktywności, ale również mądrości wyższej. Tutaj masz, można powiedzieć, takie kozice albo barany. Tutaj jest typowy przekaz na. Na tą energię, energią barana, energią działania, energię takiej walki o swoje, walki o terytorium, ale oczywiście to jest tylko tak w ogromnym skrócie, ponieważ tu jest mnóstwo jeszcze ukrytych rzeczy, na które nie ma tutaj miejsca, aby to wszystko omawiać. Mamy tutaj ten cesarz naturalnie, patrzy w którym kierunku? Patrzy w prawo. Czyli pamiętasz tą ceremonię, gdzie mówiłam, że siła wyższa prowadzi Cię za Twoją prawą rękę. To jest prawy władca, to jest dobry cesarz. Gdyby on patrzył w lewo, no to można by się było tutaj zastanawiać. Jest to mężczyzna przedstawiony na tej karcie, mężczyzna, który również ma dłuższe włosy, który ma taką zarysowaną brodę, czyli włosy jako anteny, które łączą cię z energiami, poprzez te anteny możesz wyczuwać różne energie w otoczeniu i podejmować mądre decyzje. Mamy tutaj oczywiście symbol na przykład królewskich lilii. Chodzi o tą linię krwi, typowo królewską linię krwi. Mamy tutaj mnóstwo innych symboli, na przykład ten symbol na pewno znasz, prawda? Baranka, w tym znaczeniu takiego dbania o dobro swoich poddanych, wręcz nawet takiego. Ja tego nie pochwalam, ale tutaj twórca chciał to na tej karcie przekazać wręcz takiego oddania siebie, złożenia siebie w ofierze dla dobra wyższego. Dla mnie taki cesarz, który złoży siebie w ofierze, to nie jest dobry cesarz, ponieważ jeżeli złoży siebie w ofierze, to bardzo szybko jakiś uzurpator może zająć jego miejsce. Dla mnie mądry cesarz, dobry cesarz to jest taki, który dba o siebie, bo wie, że gdy on jest w dobrej kondycji, gdy on ma połączenie z energią wyższą, gdy on mądrze działa to wszyscy inni są przez niego prowadzeni i dzięki temu są bezpieczni. A taki cesarz, który sam siebie odda w ofierze, no to zostawia wszystkich innych bez opieki, zostawia wszystkich innych bez prowadzenia. Ale tutaj możemy się kłócić, czy możemy się wspierać. Jeżeli masz jakieś inne zdanie na ten temat, bardzo proszę napisz w komentarzu poniżej. I tutaj tak jeszcze w ogromnym skrócie mamy tutaj globus, czyli takie tak globalność, czyli takie działanie jak gdyby dla dobra ogólnego. Mamy krzyż maltański, który jest również symbolem samym w sobie, tym symbolem przede wszystkim protekcji, czyli ochrony, ale również tej władzy. Czyli myślę, że to jest w takim ogromnym skrócie pokazuje ci tą energię, tą energię męską, czyli to jest taki czas, by wyjść na zewnątrz. To nie jest energia żeńska, tylko dokładnie teraz mamy taki czas i popatrz, nasza ceremonia, gdyby nie było 12 magicznych nocy, to odbyłaby się już dużo wcześniej, a odbywa się dokładnie teraz i to jest ten moment, czyli od tego momentu, gdzie dzisiaj jesteś na tej ceremonii i od tego momentu, Momentu, gdy kiedyś wrócisz do tego numeru 184, to będzie taki czas działaj. Już nie czekaj więcej jak leniwiec na drzewie, tylko działaj, podbijaj świat, podbijaj nowe terytorium, ale tutaj pamiętaj, że dobry cesarz bo mamy takie przykłady cesarstwa, na przykład rzymskiego, które za dużo, za dużo było ekspansji kolosa na glinianych nogach.

Cesarstwo rzymskie jest dla mnie na początku było ono stabilne. Na początku ono się rozwijało. Na początku ono dbało o to, że gdy podbija na przykład prowincje, nowe prowincje, to pozwala na ich rozwój, wprowadza różne innowacje. Cesarstwo rzymskie na początku tej swojej ekspansji budowało mosty, budowało drogi, robiło różne szlaki handlowe, gdzie można gdzie i prowincja, i cesarstwo miały obopólne korzyści. Natomiast gdy później zmieniali się cesarze i pojawiali się tacy właśnie źli cesarze, to była ta ekspansja negatywna. Tylko ekspansja, ekspansja, moja władza, moje ego, tylko wykorzystanie, tylko tylko jak gdyby oparte wszystko na kradzieży, na fałszu, na zaborze, na, na takim tylko ja mam rację i dlatego to cesarstwo upadło. Bo na pewno pamiętasz to z historii i jeżeli nie interesowała cię historia, nie była to jakaś twoja dziedzina, to na pewno oglądałaś czy oglądałeś film Gladiator, gdzie było to idealnie pokazane, że później przywódcy tych poszczególnych Armii Cesarskich mieli większy szacunek swoich żołnierzy niż sam cesarz, dlatego że to jak zły cesarz, tak i cesarstwo wyglądało tak, a nie inaczej. Dlatego później to cesarstwo upadło, bo źli cesarze prowadzili do upadku każdego cesarstwa. I o tym warto pamiętać również w tym, w tym przesłaniu, czyli ta ekspansja i ten podbój, ale tylko tak daleko i na tyle, na ile ma to wyższy cel i na ile ma to yy, na myśli tą intencją, jest to dobre ogół, bo jeżeli zaczynamy podbijać różne terytoria, podbijać różne dziedziny, bo wszędzie o tylko my, 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 my jesteśmy najlepszym guru, my jesteśmy najlepszym ekspertem, my jesteśmy najlepszym specjalistą, no to już schodzimy w tą dziedzinę tego czarnego maga, czyli tego złego cesarza i nasze królowanie będzie miało krótkie nóżki. No i na sam koniec specjalnie wybrałam tą kartę, aby pokazać Ci twierdzę, Twierdzę, która daje bezpieczeństwo, czyli jeżeli jest zagrożenie, to wtedy poddani chronią się do tej twierdzy, tutaj poddani, musisz rozumieć to słowo symbolicznie. To są wszyscy ci, których prowadzisz, to są wszyscy ci, których inspirujesz, to są wszyscy ci, którzy z Tobą. Dla ciebie pracują lub z tobą współpracują. Poddani to jest może niedobre słowo, może znajdziesz jakieś inne słowo, to bardzo proszę napisz w komentarzu. Chodzi mi tutaj o to, że gdy jesteś tym, który włada daną dziedziną, który jest. Takim prawdziwym, dobrym cesarzem w danej dziedzinie, to inni idą za Twoim przykładem, mogą się rozwijać, możecie razem coś rozwijać, możecie razem zmieniać ten świat i zmieniać ten wszechświat. Czyli, jeżeli chodzi mi o poddanych, to jest nieodpowiednie słowo, ale jestem pewna, że wiesz, o co, o co mi chodzi i co mam na myśli. Czyli, gdy jesteś dobrym cesarzem, zawsze dbasz o Twoje terytorium, o granice Twojego cesarstwa. Twoje granice, twojego cesarstwa są jasno wytyczone, i gdy podbijasz kolejną dziedzinę, to również wyznaczasz te granice. Te granice służą do tego, że ci, którzy są w granicach twojego cesarstwa, Twoje dziedziny działania, wiedzą, że mogą się schronić pod twoje skrzydła, że mogą zawsze liczyć na twoją pomoc, że zawsze mogą liczyć na, na twoją wiedzę, że, że, że zawsze masz. Masz na myśli ich dobro. Nie tylko twoje, ale również ich dobro. I gdy jest jakieś zagrożenie, to zawsze można tą twierdzę zamknąć, te granice uszczelnić, i wtedy ci wszyscy będą walczyć również. O ciebie będą walczyć o Twoje dobro. I ja widziałam to w mojej, w mojej historii, gdy pojawili się uzurpatorzy, którzy próbowali wyrwać jakąś część tego terytorium dla siebie, kierując się Egoizmem, kierując się negatywnymi, negatywnymi jakimiś um, motywacjami, to bardzo szybko wszyscy ludzie, którzy mieli jakikolwiek ze mną kontakt i uważali mnie, że w jakimś chociaż malutkim stopniu ich inspiruję, ich prowadzę, brali mnie w obronę, chronili mnie, bo uważali, że jestem atakowana niewłaściwie przez kogoś, kto, kto kieruje się tymi złymi, złymi motywacjami, egoistycznymi motywacjami. I dokładnie tak jest, że jak ty jesteś jakimś cesarzem w jakiejś dziedzinie, ty zawsze, gdy jest moment zagrożenia, również możesz schronić się w twojej twierdzy i licząc, że zawsze będzie ci odpłacone tym samym, co ty dajesz innym, to również tak będą ludzie. Ciebie chronić. Tak jak opowiadałam na naszej ceremonii, o tym, że na przykład w historii mieliśmy takich cesarzy, że ludzie oddawali za nich życie, bo wiedzieli, że to jest cesarz, dla którego warto jest oddać życie, bo to oddają swoje życie nie dla osoby, nie dla jakiegoś egoisty, tylko oddają swoje życie dla jakiegoś wyższego. Celu. Tutaj oczywiście może taki skrajny przykład, ale chciałabym wytłumaczyć to znaczenie tej twierdzy. Zły cesarz tworzy twierdzę, zamyka okna i drzwi i więzi w niej swoich poddanych. Czyli to jest konserwatywny człowiek. To jest taki guru, który na przykład tylko ja. I nikt inny. Na takiej zasadzie jak tylko próbujesz z kimś innym nawiązać kontakt, to od razu straszy cię jakimiś konsekwencjami, czy podcinacie Twoje skrzydła, gdy chcesz się sama rozwijać, i rozwijać, rozwijać siebie, rozwijać Twoje umiejętności. Chcesz zdobywać nową wiedzę, to ten guru czy ten zły cesarz czuje się zagrożony i w tym momencie próbuje od razu ci podciąć skrzydła. I ty znasz takie osoby, i od razu jest to wskazówka, że to jest zły cesarz, bo dobry cesarz zawsze będzie cię wspierał w twoim własnym rozwoju, bo on nie musi się obawiać konkurencji. On nie musi się obawiać, że ty e, zagarniesz jego władzę. A zły cesarz, taki zły guru, zły nauczyciel, zły urzędnik, zły, zły jakiś szef wie, że ma nieczyste serce, wie, że nic sobą nie reprezentuje, i dlatego będzie robił wszystko, by ucieśniać, uciśniać, mobbingować swoich poddanych, czy swoich pracowników, czy swoich współpracowników, czy ludzi, z którymi ma kontakt, bo zawsze będzie miał to, tą ten strach, że a ktoś może się okazać lepszy. Czyli to również miej na uwadze i jak gdy, kiedykolwiek, dokładnie teraz w tym roku, będzie opadać ta kurtyna iluzji, to miej oczy szeroko otwarte i zaraz patrz, czy ta osoba jest dobrym cesarzem, czy ta osoba jest złym cesarzem. Bo to jest również takie przesłanie naszej dzisiejszej ceremonii. To ostatnie przesłanie, aby sprawdzić wszystkie osoby, z którymi masz kontakt wszystkie osoby. Które uważasz za jakiś swoich, jakiś autorytet, jakikolwiek autorytet i sprawdzi, czy to jest ten dobry cesarz, czy to jest zły cesarz. Czy naprawdę to jest ten dobry cesarz, który cię wspiera w twoim rozwoju, który dba o o to, żebyś się rozwijała, żebyś się rozwijał, żebyś poszerzała swoją wiedzę, czy poszerzał swoją wiedzę, który dba o dobre ogólne, czy to już ten zły cesarz, tylko patrzy, aha, jak ci tutaj znowu podciąć skrzydełko, żebyś była zależna, czy był zależny od niego. Czyli to jest również ta ostatnia inspiracja na dzisiaj, aby sprawdzić wszystkie osoby, które są dla ciebie autorytetem, czy w jakikolwiek sposób ich słuchasz, oglądasz, czytasz ich książki, czy w jakikolwiek sposób masz z nimi kontakt i ocenić je na takiej zasadzie, są dobrym czy złym cesarzem, czy jeszcze dzisiaj nie wiem, jakim są, ale w tym roku 2022, a właściwie do lutego 2023. To stanie się prawdą.